raport o stanie świata, relacjonujemy to, co dzieje się w tej chwili na Ukrainie. Mamy naszych korespondentów, informatorów, komentatorów, wszystkich nowych słuchaczy. Zapraszamy do subskrypcji kanału. Łukasz Kulesa z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był gościem raportu o stanie świata. To jest raport o stanie świata. Sezon nieogórkowy. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Adrian Bąk. Pora na kolejny odcinek raportowego sezonu nieogórkowego. W każdą wakacyjną środę zapraszamy do słuchania rozmów o kulturze, gospodarce, cywilizacji, o ciekawych ludziach. W końcu letnią porą nasze umysły nie tracą właściwości poznawczych i może szczególnie w tym czasie są otwarte na nowe treści i doznania. A dziś zabieram Państwa w niespieszną, ale poważną podróż po pewnym pojęciu. W końcu tak ono długie i szerokie, że można całkiem wiele przy tej okazji zwiedzić. Czym jest cancel culture? Dla jednych to forma nowoczesnego ostracyzmu, dla innych niebezpieczna broń internetu, dla kolejnych wymysł przewrażliwionych mniejszości, a dla jeszcze innych przywracanie dziejowego porządku. O kulturze wykluczenia albo unieważnienia mówi się coraz więcej. Pojęcie wykracza już poza bramy amerykańskich uniwersytetów i celebryckiego środowiska. Unieważniani są pisarze, artyści, dziennikarze, politycy. Zresztą nie profesja i nie barwy polityczne zdają się być tutaj najważniejsze. Co to znaczy być skancelowanym? I czy da się stworzyć świat ludzi, pojęć i debat, który będzie odporny na jakiekolwiek odstępstwo od reguł? I przez kogo mają być one tak naprawdę ustanawiane? O tym porozmawiamy dziś w sezonie nieogórkowym. Sezon nieogórkowy to wakacyjna odmiana raportu o stanie świata, programu wspieranego przez słuchaczy. Za wszystkie wpłaty z serca Państwu dziękuję, bo właśnie dzięki nim raport może powstawać. Jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę dołączyć do grona naszych patronów, zapraszamy na profil raportu w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Chris Wawrzak jest realizatorem dzisiejszego programu. Zaczynamy. A moim gościem jest profesor Agata Bielik-Robson, filozofka, publicystka z Katedry Studiów Żydowskich na Uniwersytecie w Nottingham, a także z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacząłbym od postawienia pytania, którego się tak naprawdę najbardziej boję i może powinienem go zadać później, no bo co jeśli pani odpowiedź będzie negująca, ale jednocześnie jest to pytanie chyba najbardziej intrygujące. Czy zjawisko cancel culture w ogóle istnieje? Bo trochę to z nim jest chyba tak jak z niewidzialnym w nocy komarem, który nas dręczy i dzwoni nam nad uchem, ale jak włączamy światło, to często widzimy tylko białą ścianę i trudno nam tego komara uchwycić. No wie pan, ten komar już w międzyczasie przybrał rozmiary słonia, więc trudno go nie zauważyć. W Polsce cancel culture ciągle jeszcze jest właśnie na granicy zauważalności i jest wielu publicystów, zwłaszcza z lewej strony, która będzie nas przekonywała, że właśnie to jest kwestia, która nie istnieje. Nie ma czegoś takiego jak cancel culture, jest tylko po prostu walka o sprawiedliwość. No ale już tak patrząc na to z zachodniej perspektywy, no właśnie trudno nie zauważyć, że cancel culture z nami jest. Jest już trwałym elementem naszej kultury. Także tak, odpowiadam pozytywnie na to pytanie. Ona istnieje. No to cieszę się bardzo, że odpowiedź jest pozytywna. Tak czy inaczej, termin kultury wykluczenia jest właściwie używany bardzo heterogenicznie, żeby nie powiedzieć chaotycznie, do określania czy próby wyjaśnienia incydentów, spraw, zjawisk zarówno w internecie, jak i poza nim, poczynając od spraw związanych z życiem publicznym, z uczestnikami tego życia publicznego, celebrytami, politykami, po debaty związane z innymi prześladowaniami czy zastraszeniami. Czy da się z tego w ogóle stworzyć jakieś encyklopedyczne hasło w takim razie? Ja wolę termin kultura unieważniania. To jest chyba bliższe oryginałowi canceling i też bliższe intencji aktywistów, którzy się tą bronią posługują, ponieważ jest to broń zdecydowanie. No, unieważnienie jest o tyle lepsze niż wykluczenie,
że po prostu sugeruje moment całkowitego wytarcia, czyli takiej śmierci cywilnej, gdzie właściwie człowiek do tej pory mający nazwisko, pewną reputację z tym związaną, zostaje całkowicie wymazany, wytarty. I tu jest ta różnica, przepraszam, że przerwę, z wykluczeniem, to znaczy... Rozumiem, że mówiąc, że ktoś jest wykluczony, tak jak to też było wcześniej w kulturze, przyjmujemy, że on gdzieś jednak funkcjonuje na marginesie kultury chociażby, ale jednak funkcjonuje. Natomiast unieważnienie wiąże się z całkowitym zaprzeczeniem istnienia tego człowieka, tak? Z próbą właściwie wytarcia tego człowieka jako już nieistniejącego. No oczywiście można powiedzieć, że to jest wykluczenie w postaci najbardziej skrajnej, tak, prowadzące właśnie do takiej śmierci cywilnej, ale też no właśnie do w pewnym sensie wycierania archiwów. To jest sytuacja, którą pięknie opisywał Milan Kundera w książce Księga Śmiechu i Zapomnienia, gdzie pokazywał, w jaki sposób unieważniające taktyki władzy bolszewickiej potrafią po prostu wymazać istnienie jakiejś niewygodnej postaci na przestrzeni wielu pokoleń, posuwając się aż do właśnie gumkowania tych postaci z jakichś oficjalnych fotografii. To tylko pokazuje, że kultura unieważnienia nie jest niczym tak całkowicie oryginalnym. To znaczy jest to jedna z strategii propagandowych sfery publicznej, które no, choćby znamy z praktyk głęboko autorytarnych. Wejdźmy w tę historię, skoro już też było nawiązanie do hasła encyklopedycznego. Ono zazwyczaj ma jakąś chronologię. Wspomina pani, że w zasadzie nie jest to zjawisko nowe. Wykluczenie czy unieważnienie w kulturze było zawsze, już w czasach starożytnych, żeby nie przywoływać tego pojęcia, które bardzo często jest przywoływane, czyli ostracyzm, ale w ogóle w historii z powodu wykluczenia czy nawet obrazy na kogoś wybuchały przecież wojny. Achilles odmówił udziału w wojnie trojańskiej ze względu na spór z Agamemnonem i obrazę. Sokrates obraził Ateńczyków i musiał zostać stracony. Mieliśmy wykluczanie w Biblii, wykluczano w historii polityków, wykluczano mniejszości etniczne, imigrantów. Stany Zjednoczone przecież kiedyś wykluczały migrantów z Chin na mocy specjalnej ustawy, ale no właśnie, jakie są te wyznaczniki czy wyróżniki tej dzisiejszej kultury wykluczenia czy unieważnienia, jak to pani mówi, i czy słowo kultura jest w zasadzie tutaj uzasadnione? Kultura w najszerszym sensie tego słowa, aczkolwiek w sensie kultury jako pewnej civility, czyli ogłady, jest to na pewno przeciwieństwo. Pewno za chwilkę do tego jeszcze wrócimy, ponieważ no, głównym wrogiem cancel culture, czy tych wszystkich praktyk unieważniania, jest przede wszystkim kultura liberalna, uznana za kulturę hipokryzji, fałszu, nieskutecznych procedur prawnych, którą właściwie w całości trzeba podważyć. I tym, co charakteryzuje dzisiejszą cancel culture, czy też tą praktykę unieważniania, na przykład w przeciwieństwie do tej opisywanej przez Kundera w Księdze Śmiechu i Zapomnienia, to jest to, że jest ona traktowana jako broń antysystemowa. Czyli nie jest częścią propagandy władzy, tylko jest częścią propagandy tej grupy, która uważa się z władzy za wykluczoną z władzy, za grupę nieuprzywilejowaną, która sięga do broni unieważnienia, no trochę na zasadzie vigilantes, czyli takiego obrazu strażnika, bardzo ostatnio popularnego w kulturze masowej, który żąda natychmiastowej sprawiedliwości, jednocześnie nie ufając jakimkolwiek oficjalnym strukturom czy procedurom prawnym, które w liberalnym społeczeństwie do tej sprawiedliwości prowadzą. Czyli to jest takie antysystemowe, właśnie na zasadzie vigilantes, żądanie natychmiastowej sprawiedliwości przy jednoczesnym głęboko antysystemowym podejrzeniu, że wszelkie procedury dochodzenia do prawdy i prawa w kulturze liberalnej, czyli naszej oficjalnej cywilizacji, są nieskuteczne.
Mówi pani o tej antysystemowości, ale chyba uzasadnione jest też pytanie o ideologię, bo oczywiście cancel culture nie jest żadnym ruchem, nie ma spójnego programu, ale przecież jest to zjawisko, które jest dość często przypisywane skrajnej lewicy, którego początkiem miał być także, a może przede wszystkim tak zwany ruch wokeness, ruch przebudzenia. Powiedzmy kilka słów o tych początkach, przynajmniej na poziomie tego trochę encyklopedycznego myślenia o początkach tej najnowszej fali zjawiska kultury unieważniania. Jasne. Słowo woke, które jest niegramatyczną formułą awaken, czyli przebudzony, nawiązuje jednocześnie do tego łacińskiego rdzenia, o którym już wspomniałam, czyli właśnie vigilantes. Vigilante to jest osoba, która jest czujna i właśnie przebudzona. Tak? Po łacinie to dokładnie znaczy. Ale też oczywiście nawiązuje do historii Stanów Zjednoczonych, przede wszystkim do tych wszelkich purytańskich, tak zwanych awakenings, great awakenings, które przez ostatnie kilkaset lat historii Ameryki no właśnie przechodziły takimi falami, wywołując no coś w rodzaju takiego pobudzenia, tak? Nowego pobudzenia moralnego, gdzie całe tłumy znów się żarliwie nawracały na purytańską religię, oczyszczały się z wszelkiego grzechu, no i żądały zbawienia i sprawiedliwości tu i teraz, tak? Takiej właśnie utopii, doskonałej utopii moralnej, którą nie deleguje się już w przyszłość, tylko po prostu usiłuje się urzeczywistnić tu i teraz na ziemi. Więc w tym sensie woke culture znów nie jest niczym nowym, jest, można powiedzieć, świecką wersją tych wielkich purytańskich Great Awakenings, które znamy z historii Ameryki praktycznie od wieku XVII. Ale to jest pewien ruch, który w założeniu ma służyć dobru, a przynajmniej pojęciu sprawiedliwości i równości. Dlaczego więc to, z czym on jest związany, jest tak bardzo niepokojące? Bo chociażby w Wielkiej Brytanii wokeizm, jak wynika z sondażu think tanku Center for Policy Studies, został wymieniony w pierwszej trójce powodów do niepokoju, nawet wyżej niż seksizm i populizm. Znaczy, mnie cieszy, że w Wielkiej Brytanii już tego rodzaju zwrot zachodzi, bo jeszcze kilka lat temu wokizm traktowano raczej jako zjawisko pozytywne, czyli właśnie budzące nadzieje, rozbudzające obietnice na sprawiedliwsze społeczeństwo. No wie pan, w Wielkiej Brytanii to jest tak, że właśnie to jest tak jak stosunek między Wielką Brytanią a Ameryką. W wieku XVII Wielka Brytania pozbyła się swoich najbardziej żarliwych purytan, którzy wszyscy wyemigrowali do Stanów. W tym sensie możemy powiedzieć, że Wielka Brytania, choć była kolebką tego ruchu purytańskiego, jednocześnie się jakoś uodporniła na jego najbardziej fanatyczne przejawy. W Ameryce niestety nie mamy z tym do czynienia. Tam rzeczywiście te nawroty fanatyzmu zdarzają się regularnie, czy to w sekularyzowanej wersji po lewej stronie, ale wie pan, także po stronie prawej. Cancel culture w Ameryce jest również stałą bronią alt-rightu. Alt-right, czyli ta alternatywna prawica, właśnie taka eksplicite purytańska, no oczyszcza się permanentnie z różnego rodzaju podejrzanych członków. Zresztą nie chcę tutaj bezpośrednio nawiązywać do purytańskiej prawicy, jak ją pani nazwała, ale przecież były prezydent Donald Trump, zanim stał się sam ofiarą kultury wykluczenia i został zbanowany z mediów społecznościowych, z Twittera i z Facebooka, no to sam wykorzystywał też mechanizmy kultury wykluczenia, już nie mówiąc o szturmie na Kapitol, który także był niesiony poczuciem trudnej do wytłumaczenia zbiorowej no, zemsty i szukania sprawiedliwości. No takiego poczucia właśnie wielkiego wykluczenia, na którym w zasadzie bazuje Trump i cały jego elektorat, takiego poczucia całkowitego wypchnięcia ze sfery publicznej, rzekomo w 100% zdominowanej przez lewicowo-liberalną opcję. No tak, ale na przykład taki Steve Bannon czy inni koryfeusze alt-rightu, no też dokonują ciągle taki czystek w swoich szeregach, tak? Na przykład ostatnio w związku z tym, że wprowadzono tę bardzo restrykcyjną ustawę antyaborcyjną w Stanach, alt-right zrobił przegląd wszystkich polityków republikańskich, którzy kiedykolwiek wypowiadali się pozytywnie w sprawie aborcji. No właśnie oczywiście w celu ich unieważnienia, jako już
nieważnych, tak, polityków prawicy. Więc to akurat podkreślam, że cancel culture, choć my ją znamy głównie jako broń skrajnej lewicy, potrafi być również bronią skrajnej prawicy, zwłaszcza w Stanach. A skoro mówimy o Stanach Zjednoczonych, to mamy też jeszcze jedno, a może przede wszystkim środowisko, gdzie to zjawisko cancel culture jest szeroko obecne. Mówię tutaj o środowisku akademickim. Tutaj w szczególności właśnie mowa o Stanach Zjednoczonych, chociaż nie tylko już. Bywa, że na amerykańskich uczelniach najmniejsze uchybienie językowe ze strony wykładowców może prowadzić do zwolnienia i złamania karier. Dlaczego akurat środowisko uniwersyteckie tak często doświadcza kultury wykluczenia czy unieważnienia, nawet nie próbując wartościować tych postaw? Ja wrócę do poprzedniego pytania, bo pan zadał bardzo ważną kwestię, mianowicie dlaczego wokizm dziś w Wielkiej Brytanii znalazł się na liście trzech najbardziej niebezpiecznych zjawisk, choć pierwotnie właśnie obiecywał sprawiedliwszy świat. I to jest również klucz do tego drugiego pytania, to znaczy dlaczego rzeczywiście cancel culture stało się tak powszechnym zjawiskiem na amerykańskich uniwersytetach. Ponieważ cancel culture jest częścią rewolucji. To jest strategia rewolucyjna. Wiąże się z tym właśnie ta antysystemowość, vigilantes, o których już wspominałam wcześniej, i ogólna w ogóle podejrzliwość wobec procedur liberalnej demokracji. No ale właśnie jak każda rewolucja, która idzie w świat w imię właśnie bardzo szczytnych haseł, szlachetnych haseł i tej wielkiej obietnicy sprawiedliwości, no jak każda rewolucja przynosi opłakane skutki. Ja tutaj nie będę ukrywać swoich preferencji, to znaczy nie znajdzie pan we mnie w ogóle śladu nadziei związanej z jakąkolwiek rewolucją jako taką. Ja po prostu nie wierzę w rewolucję. Rewolucja to dla mnie przede wszystkim jest przemoc. To ma być pierwotnie przemoc, oni to tak tłumaczą, przemoc prowadząca do tego ostatecznego celu, którym będzie właśnie zapanowanie sprawiedliwości, nowego świata, w którym wszyscy źli, wykluczający, wszyscy rasiści, seksiści, transfobii i tak dalej, po prostu przestaną istnieć i zapanuje świat absolutnej tolerancji. Ta cała przemoc, która rzekomo ma ku temu celowi prowadzić, tak naprawdę staje się już środkiem samym w sobie. Jak w przypadku każdej rewolucji, po prostu przemoc się autonomizuje jako właściwie stan docelowy. I to, co się dzieje na amerykańskich uniwersytetach, zwłaszcza amerykańskich, chociaż to już zaczyna dotykać w ogóle świata akademickiego, no także w Anglii, ja to wiem, no bo w końcu tam uczę, no jest właśnie częścią tego procesu rewolucyjnego, w którym no jakby przemoc zastygła, tak? Nie jest już tylko jakimś tam etapem, tylko po prostu stała się takim punktem docelowym. I znów to się wiąże z pewną szczególną historią Stanów Zjednoczonych i też takiego podziału elit. Tak jak polityczna poprawność w latach 80. narodziła się na uniwersytetach Midwestu, czyli środkowego zachodu, które zawsze znajdowały się w takiej niższej i resentymentalnej pozycji wobec Ligi Bluszczowej, czyli tych wielkich uniwersytetów ze wschodu, od Kolumbii po Harvard. Tak, dzisiaj znów cancel culture idzie przede wszystkim od tych mniejszych ośrodków uniwersyteckich, znów związanych właśnie ze środkowym zachodem, których celem, no, jak w każdej rewolucji, jest obalenie establishmentu, czyli obalenie panujących elit. Nie tylko jest to ruch antysystemowy, ale jest to ruch otwarcie antyelitarny, który w zasadzie podważa ideę elity jako takiej. Mówiąc, że właściwie z każdym rodzajem elitarności, każdym rodzajem władzy, każdym rodzajem przywileju wiąże się jakiś rodzaj nadużycia, często przez tych uprzywilejowanych, nieuświadomionego, przejawiającego się w postaci tak zwanych mikroagresji. Ci ludzie tego nie widzą, ale właśnie ci vigilantes, ci czujni z tych mniej uprzywilejowanych ośrodków, ale już jakby wyposażeni w całą wiedzę krytyczną, w całą teorię krytyczną, potrafią to wszystko zdiagnozować, nazwać. No i
napiętnować w nadziei oczywiście, że te elity zostaną zastąpione przez nich samych, tak? Czyli właśnie tych do tej pory trzymanych troszkę niżej w akademickiej hierarchii. No właśnie, bo może to podważanie elitaryzmu wiąże się z bardzo podstawową sprawą, to znaczy przede wszystkim są to ruchy czy zjawiska dotyczące mniejszości. Tak, żeby rzeczywiście cancel culture dobrze zadziałała, musi być wypowiedziana, znaczy to oskarżenie musi być wypowiedziane z pozycji ofiary. Ofiary, no właśnie, tylko że ta ofiara to nie jest jakieś tam wewnętrzne samopoczucie, to jest kwestia pewnej identyfikacji w ramach polityki tożsamości z pewną grupą mniejszościową, którą obiektywnie uważa się za właśnie nieuprzywilejowaną, a w związku z tym narażoną na różnego rodzaju agresje bądź mikroagresje idące ze strony większości. A skoro wspomina pani o figurze ofiary, to wydaje mi się, że z kulturą wykluczenia łączy się też właśnie jeszcze jedna figura antropologiczna, obecna chyba w większości kultur, której postrzeganie też się zmienia i która niejako rezonuje na postrzeganie, nazwijmy to, przestępcy moralnego czy wykluczanego. Kozioł ofiarny, figura kozła ofiarnego. Znany kanadyjski filozof Charles Taylor pisał w książce Secular Age, że w czasach współczesnych umyka nam pewien ambiwalentny dualizm figury kozła ofiarnego, że dziś całość winy skupia się na właśnie przestępcach moralnych, już trzymając się tego określenia, kompletnie pomijając winę czy dawniejsze postrzeganie również winy samego kozła ofiarnego i że to prowadzi też do tego, że nie winimy systemu albo okoliczności, w których działa winny, tylko winimy jednostki. Coś w tym rzeczywiście jest? Wie pan co, nie wydaje mi się to akurat trafną diagnozą w przypadku kultury unieważnienia. Nie to, co mówi Charles Taylor, bo akurat właśnie obwinienie systemu jest tutaj no bardzo integralną częścią tego oskarżenia. To znaczy, owszem, rzucamy się na jednostki, ale te jednostki są zawsze są takie token individuals, czyli one po prostu reprezentują pewne niesprawiedliwe segmenty całego systemu. Ale o tym się już nie mówi. To znaczy zawsze ofiarą jest jednostka. Wszystko skupia się raczej na tej jednostce. Ofiara jest jednostka, ale jak ta jednostka jest przedstawiana, tak? Jako dziaders, reprezentant starego systemu, jakiś męski szowinista, albo z kolei jakaś starofalowa feministka, która teraz nazywana jest terwką, bo nie załapała się najnowsze trendy polityki tożsamości. Owszem, ofiarą zawsze pada jednostka, staje się kozłem ofiarnym, ale oskarżenie zawsze ma charakter systemowy. Dlatego ja akurat uważam, że tutaj lepsza byłaby analiza René Girarda, wcześniejsza od Charlesa Taylora, który zajmował się koncepcją kozła ofiarnego i takich właśnie fali kryzysów ofiarniczych, jak to on nazywał, które przechodzą przez społeczeństwa demokratyczne. Wedle Girarda społeczeństwo demokratyczne jest szczególnie narażone na tego rodzaju wielkie kryzysy ofiarnicze, gdzie właśnie jednostki są wskazywane jako niosące w sobie, można powiedzieć, winę całego systemu, dlatego że demokracje to są społeczeństwa stosunkowo odróżnicowane, to jest jego termin, odróżnicowane, czyli stosunkowo mało hierarchiczne, gdzie w ogóle pozycja elity jest dosyć chwiejna od samego początku. To nie jest król pomazany przez samego Boga, tak? Tylko no, jest to ekspert, który osiągnął elitarną pozycję na podstawie swojej wiedzy, albo niestety celebryta, który osiągnął swoją pozycję nie wiadomo dzięki czemu. Jest sławny, bo jest sławny, no ale tak czy tak, te elity są dosyć chwiejne. Aczkolwiek widać tu też pewien zasadniczy paradoks, no bo przecież demokracje celebrują wolność wypowiedzi, jest ona niezbędna do ich funkcjonowania. W liberalnych demokracjach, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych ochrona konstytucyjna zapewnia szeroki zakres wypowiedzi, a jednocześnie coraz częściej w tych samych demokracjach pojawiają się przeróżne kajdany, które na te słowa nakładamy, na te wypowiedzi. Tak, to prawda, zaraz do tego dojdę.
bo to jest taki właśnie paradoks, no ale to jest właśnie paradoks tej antysystemowości, znaczy może właśnie nie paradoks. To są w końcu kultura unieważnienia stosowana przez radykalną lewicę jest po prostu antyliberalna, tak? I się wprost do tego przyznaje. W związku z tym walczy z wolnością słowa i walczy z wolnością wypowiedzi, uważając to za po prostu źródło wielkiej społecznej niesprawiedliwości. Natomiast troszkę wrócę do tej idei René Girarda, właśnie co z tymi kryzysami ofiarniczymi. No więc wydaje się, że dzisiejsza kultura demokratyczna weszła w sferę właśnie takiego całkowitego przesilenia, gdzie resztki struktury, które jeszcze wyznaczały jakiś rodzaj hierarchii, choćby minimalnej, tak, w ramach tego ustroju, są bardzo głęboko kwestionowane. Tak? W związku z tym nie ma już, demokracja liberalna zaczyna nam się jawić jako absolutny chaos, właśnie taki chaos odróżnicowania, gdzie po prostu tylko krążą jakieś właśnie wolne jednostki, zbijając się tylko w jakieś takie przypadkowe tłumy. Ale wszystko to przypomina jak takie ruchy Brauna po prostu w rozgrzanym gazie, a nie stanowi żadnej trwałej struktury. Mówi pani o braku tej trwałej struktury, o resztkach hierarchii, a może chodzi o to, że dziś na znaczeniu właściwie traci to, co jednocześnie, jakby się mogło wydawać, stoi u podstawy kultury unieważniania, czyli granice, stawianie granic. Przecież cała kultura unieważniania opiera się na stawianiu granic. Tymczasem żyjemy chyba też w świecie, który ma coraz mniejszy szacunek do granic jako takich, który samo pojęcie granicy traktuje niemalże prowokacyjnie, jako coś, co należy przekroczyć, bo ktoś te granice postawił przecież najpewniej ze złej woli. Na pewno jest tak, że właśnie w takim, jak to sobie wyobraża René Girard, w takim właśnie już rozgrzanym społeczeństwie, którym jakby wyparowują resztki struktury, również no właśnie pojawia się takie libertariańskie widmo absolutnej wolności, gdzie rzeczywiście nikt nikomu nie stawia granic. Ale z drugiej strony, no właśnie, no jak to się ma do kultury unieważniania, która wydaje się no po prostu absolutnie taką dyscyplinującą strategią w stylu Foucault, po prostu nadzorować i karać, tak? Gdzie w zasadzie już prawie, że nic nie można powiedzieć. To jest moim zdaniem coś innego, co raczej wiąże się z taką próbą tworzenia sobie jednak właśnie pewnych baniek tożsamościowych w świecie no właśnie takich upłynnionych struktur, gdzie społeczeństwo nie ma już trwałej struktury. Wytwarzamy bańki, których no możemy potwierdzić jaki rodzaj swojej plemiennej wspólnotowości, no ale jednak sposobem trzymania się w tej bańce no jest pewien rygor, to znaczy stosowanie się do takich przekazów dnia, to znaczy dokładnie tego, co należy powiedzieć, a czego nie należy powiedzieć i co stanowi no właśnie takim kryterium przynależności. Mówi pani, że pani nie wierzy w rewolucję, ale często właśnie tą myślą rewolucjonistów jest też takie podejście, że jest to działanie służące do pewnego progresu, postępu społecznego. Pytanie, dlaczego miarą progresu ma być wykluczanie tych, którzy za tym postępem nie chcą podążać? Jeszcze nawiązując do tych granic, jak na przykład brytyjska służba zdrowia, NHS, która zmienia nazewnictwo medyczne i teraz zamiast kobiety menstruujące używa się sformułowania osoby menstruujące. Wobec tego protestowała zresztą autorka Harry'ego Pottera, J.K. Rowling, za co spotkała się z ostrą krytyką. O tym też myślałem w kontekście tych granic. Wie pan, no z rewolucją to jest tak, że rzeczywiście ona dużo obiecuje, po czym zwykle nic nie daje. Tradycja lewicowa, mam wrażenie, nigdy nie rozliczyła się z okrucieństwami rewolucji wybuchających w imię lewicowych haseł. Na pewno nie ta na Zachodzie. W związku z tym ciągle gloryfikuje rewolucję jako sposób dochodzenia do sprawiedliwości. Ale tak jak już powiedziałam, moim zdaniem to jest tylko i wyłącznie utrwalanie przemocy jako jedynego sposobu zarządzania społeczeństwem, które właśnie prowadzi do takich, ja bym to nazwała istotnie, przemocowych rozwiązań.
przemocowych rozwiązań polegających na tym, że rzeczywiście zanim się w ogóle jakakolwiek dyskusja rozegrała dotycząca tego, czy trans kobiety są tak samo kobietami jak cis kobiety i czy w związku z tym w ogóle należałoby być może w ogóle zrezygnować ze słowa woman, zastąpić to neutralnym właśnie person, ażeby nie wzbudzać tego rodzaju kontrowersji. Więc zanim w ogóle się jakakolwiek dyskusja na ten temat przetoczyła, która powinna być, powinna mieć miejsce jako właśnie element no, tego, co nazywamy demokracją deliberatywną. Ale zanim się to stało, to już doszło do nagłych, zadekretowanych i moim zdaniem przemocowych rozwiązań. One są narzucane społeczeństwu, zanim społeczeństwo w ogóle jest w stanie jeszcze te wszystkie nowości przetrawić. Ale mówi pani o tej, zwraca pani uwagę na tą przemocowość. Natomiast trzeba też powiedzieć, tym razem trochę broniąc drugiej strony, że przecież te intencje, bo z tego mogłoby wynikać, że te intencje z założenia są złe, ale przecież te intencje osób, one nie są z założenia złe. One mają służyć równości, one mają służyć wolności, wszystkiemu co najlepsze. No ale zna pan to hasło, że dobrymi intencjami to jest piekło wybrukowane. No ale tych intencji jednak nie należy odmawiać, tak czy inaczej. Ale ja nie odmawiam. Rewolucja bolszewicka też odbywała się w imię bardzo szczytnych haseł, a rezultat jest, że ten koń, jaki jest, każdy widzi. No. Co najmniej 100 milionów ofiar na świecie. Nie mówiąc już o właśnie ofiarach unieważnienia, o zmarnowanych życiach, o po prostu niezmierzonej ilości cierpienia. Ja właśnie na to zwracam uwagę. To znaczy, że dobre intencje, czyli żądanie absolutnej sprawiedliwości tu i teraz, ale realizowane na sposób antysystemowy, bez jakiejkolwiek wiary w procedury, tak? Wydajemy werdykt od razu, po prostu, w sekundę. Nie dajemy czasu na obronę, nie zakładamy domniemania niewinności, nie wierzymy w jakąkolwiek procedurę dochodzenia do prawdy, tak? Sądową procedurę. Woody'ego Allena sądy uniewinniły, ale to nic nie znaczy w świecie cancel culture, gdzie po prostu, kiedy raz na kogoś padnie tego rodzaju podejrzenie, to nie ma mowy, ażeby ten człowiek się z tego oczyścił. W tym sensie mówię, no, dobre intencje prowadzące do fatalnych po prostu skutków. Absolutna niecierpliwość, niezdolność do stolerowania choćby najmniejszej niepewności. Wspomniała pani wcześniej o tych dobrych intencjach. Może my właściwie zmierzamy do pytania o prawdę, bo dyskusja, czy o jedną prawdę, bo dyskusja na temat kultury unieważniania jest w zasadzie także dyskusją na temat prawdy i fałszu, choć moglibyśmy się zatrzymać na samej prawdzie. Ceniony magazyn idei Ion pisze, że przez ostatnie stulecia idea prawdy traciła na znaczeniu, stając się terenem myślowym, z którego uciekli filozofowie, że prawda uległa pewnej degradacji, korozji, że żyjemy w epoce postprawdy. Z czego właściwie wynika to, że coraz rzadziej mamy do czynienia z pewnym kanonem prawdy, a coraz częściej z jej miliardowymi odpryskami, z których każdy odprysk staje się niemalże indywidualnym imaginarium o kolosalnej sile rażenia i wpływu. No, rzeczywiście jest coś na rzeczy tym, że żyjemy w epoce postprawdy, zwłaszcza w sferze publicznej, gdzie w zasadzie fakty zostały wyparte przez opinie. Ludzie w tej chwili nie odróżniają sprawozdania od opinii. Ich własny osąd na temat tego, co się wydarzyło, bądź rzekomo się wydarzyło, w zasadzie uchodzi za rodzaj właśnie takiego werdyktu, czyli zgodnie z etymologią sądu mówiącego prawdę. No ale właśnie tutaj gdzieś się całe sedno cywilizacji liberalnej zgubiło, dlatego że postawa liberalna, z którą cancel culture bardzo silnie walczy, ona właściwie zakłada takie cechy jak na przykład właśnie poczucie niepewności jako coś pozytywnego, zdolność do zawieszenia ostatecznego werdyktu na takiej zasadzie ja tak naprawdę nie wiem, co się tam wydarzyło, a co się z kolei też przekłada na pewien rodzaj zaufania dla ekspertów.
czyli całej tej sfery eksperckiej, co do której wierzymy, że może dojść do prawdy, tak? Czyli na przykład proces sądowy, czy jakieś wewnętrzne procedury działające w ramach korporacji, które na przykład ustalają, czy był mobbing, czy go nie było. Taka postawa liberalna właściwie opiera się na tych trzech podstawowych cechach, tak? Tolerowania niepewności w sobie, zdawania sobie sprawy z tego, że nie wiemy wszystkiego, co właśnie przekłada się na taką delegację zaufania do pewnych instytucji. Ludzie uprawiający cancel culture są dokładnym przeciwieństwem tego. Nie tolerują chwili niepewności w swoim życiu. Oni zawsze muszą wiedzieć od razu, czy dana osoba jest okej, czy nie jest okej. Czy dana osoba zasługuje na to, żeby być one of us, czyli częścią naszej progresywnej wspólnoty, czy musi być z niej wykluczona. Żadnej szarej strefy, żadnej dialektyki, żadnego namysłu nawet. Nie ma czasu na namysł. Decyzja musi być podjęta natychmiast. Żadnej niepewności, żadnej niewiedzy i przede wszystkim gigantyczna nieufność wobec wszystkich oficjalnych procedur. Podkreślam to raz jeszcze, tak? Absolutna antysystemowa nieufność wobec wszystkich liberalnych instytucji, do których należy przede wszystkim instytucja domniemania niewinności. To jest jedna z tych instytucji, które zostały w zasadzie całkowicie wdeptane w ziemię przez tych unieważniających. Ciekawym jest to, że przez te minuty rozmowy, których trochę już upłynęło, właściwie nie rozmawialiśmy o internecie, a może to właśnie o narzędzia chodzi, że mamy coraz bardziej niszczycielskie narzędzia. Z pewnością internet jest tym największym polem, gdzie rozgrywają się wojny kulturowe, gdzie obecna jest kultura unieważniania. Carl Gustav Jung, psychiatra, naukowiec, pisał kiedyś o świecie mikrofizycznym, że im głębiej badacz wnika we wszechświat mikrofizyki, tym bardziej niszczycielskie są siły wybuchowe, które tam znajduje. To, że najmniejsze przyczyny mogą wywołać największe skutki, stało się oczywiste nie tylko w fizyce, ale także w badaniach psychologicznych. Tu jeszcze cytat z Junga. Może tak naprawdę więcej możemy i więcej widzimy. Na pewno internet się do tego wszystkiego przykłada, to znaczy internet jest naturalnym medium kultury unieważnienia, ponieważ jest, no można powiedzieć, antysystemowy ze swojej istoty. Żeby uczestniczyć w mediach społecznościowych, a nawet wywalczyć tam sobie jakąś pozycję mikrocelebryty, nie trzeba przechodzić żadnych procedur uwiarygadniania jako publicysta, jako dziennikarz, jako public intellectual, czy coś w tym rodzaju. Tak? Znaczy, każdy może pisać i każdy rzeczywiście potem broń sięga, traktując pisanie przede wszystkim jako broń, czyli właśnie narzędzie swojej walki kulturowej. Więc na pewno tak, na pewno jest tak, że nie wiem, czy Jung przewidział istnienie internetu, natomiast on się na pewno bardzo głęboko obawiał, podobnie zresztą jak i Girard, takiej sytuacji, w której po prostu rozpętają się pewne siły nieświadomości, całkowicie poza kontrolą wyższych instancji. Czyli właśnie takie, można powiedzieć, prosta struktura popędowa, która opanuje wszystkie sfery naszego życia, do tej pory jednak jakoś tam trzymane w ryzach, kontrolowane, tak, przez te instytucje liberalnej obłady. No i niewątpliwie internet jest właśnie takim mocno psychotycznym medium, w którym wszystkie nieokiełznane siły nieświadomego, wszystkie siły popędowe znajdują swoją natychmiastową realizację. Na pewno też jest tak, że te wszystkie fantazmaty absolutnej pewności, wszechwiedzy, które towarzyszą ludziom z cancel culture, tak chętnie rzucającymi kamieniami, ferującymi wyroki na innych, to wszystko są fantazmaty nieświadomego. Tak? To są właśnie te popędowe siły, w których człowiek lubi siebie wyobrażać jako istotę wszechmocną. Ja myślę, że cancel culture daje właściwie każdemu szaremu użytkownikowi internetu, bez względu na to, jaką pozycję zajmuje w świecie realnym,
taką właśnie iluzyjną wszechwładzę, taki rodzaj właśnie pozoru omnipotencji, czyli tak naprawdę boskości. I to jest, jeśli już wspomniał pan Karla Gustawa Junga, no to też mogę do niego nawiązać, mówiąc, że z pewnością czegoś takiego Jung się bardzo, bardzo obawiał. Ciekawe, co by Jung odpowiedział. To znaczy, co by powiedział na temat chociażby kwestii kancelowania wszystkiego, co rosyjskie, mając na względzie sytuację, w której się znaleźliśmy. Oczywiście po agresji Rosji na Ukrainę pojawiły się wątpliwości, czy nie wyrzucać z bibliotek, z prywatnych zbiorów, sklepów, książek rosyjskich pisarzy, czy szerzej twórców. Ale skupmy się może na pisarzach już dawno nieżyjących. Jakie jest pani zdanie na ten temat? Czy wykluczanie rosyjskiej kultury jakkolwiek może się bronić? Nie, myślę, że nie, bo w ten sposób pozbawiamy się wiedzy na temat przeciwnika. Nawet jeśli już się upieramy, ażeby traktować Rosję jako przeciwnika, co akurat ma sens w obecnej sytuacji geopolitycznej. Tu nie chodzi tylko o Ukrainę, ale o w ogóle przecież jakby wojnę liberalnemu światu, którą Putin oficjalnie zadeklarował. No to po prostu unieważnianie całej tej kultury, które będzie się przekładało na nieczytanie jej pisarzy, po prostu pozbawi nas jakiejkolwiek wiedzy na temat tego, co choćby Putina ukształtowało. Więc ja na każdym polu zawsze sprzeciwiam się takiemu prostackiemu aktowi właśnie rzekomego wzbudzenia moralnego, jakim jest unieważnianie, mówiąc nie, wręcz przeciwnie, studiujmy, ale studiujmy krytycznie, tak? Nie piszmy peanów na temat Dostojewskiego, przeczytajmy go dekonstrukcyjnie, tak, żeby zobaczyć dokładnie, gdzie czają się wszystkie wielkoruskie tendencje, gdzie są one pochwalane, gdzie pojawia się już przecież u Dostojewskiego bardzo silnie atak na kryształowy pałac, jaką jest cywilizacja Zachodu i tak dalej. Chociaż z drugiej strony Dostojewski bardzo też celne słowa pisał o kłamstwie, chociażby w braciach Karamazow. Teraz zestawiam zupełnie pośrednio, że być może kultura unieważniania czy wykluczania gdzieś tam się bierze też od nas, czyli wychodzi z jednostki, bo pisał Dostojewski, że ten, kto sam przed sobą kłamie i własnego kłamstwa słucha, prawdy żadnej nie widzi ani w sobie, ani dookoła siebie. No tak, ale czy można właśnie wierzyć Dostojewskiemu, który no jest tym człowiekiem z podłogi, który no właśnie okazał się najbardziej w ogóle niebezpiecznym bohaterem czasów internetu, tak? Czyli właśnie jakąś taką jednostką, której się, tak mówiąc potocznie, w realnym życiu całkowicie nie powiodło, w związku z realizuje wszystkie swoje marzenia o władzy i potędze właśnie w internecie, no głównie w jaki sposób? Oskarżając innych, tak? To dokładne przeciwieństwo zasady ewangelicznej. Mówi się, że kto jest bez winy, niech rzuci kamieniem, tak? Co oczywiście jest pytaniem retorycznym, no bo tu nikt nie powinien czuć się bez winy. No tymczasem ci tak najbardziej aktywni w tej cancel culture, no to są ludzie, którzy naprawdę czują się righteous, czyli self-righteous, tacy właśnie prawowici do kości. Zwykle czują się czystymi ofiarami, całkowicie skrzywdzonymi przez świat, bez żadnego udziału własnej winy. I w związku z tym czują się całkowicie w prawie do tego, żeby miotać tymi kamieniami we wszystkich. Ja tutaj akurat na Dostojewskiego jako szczególnie pozytywnego myśliciela bym się nie powoływała, aczkolwiek uważam, że należy go czytać z wielu względów, choćby na przykład, nie tylko dlatego, że dostarcza on paliwa wielkoruskiej idei, ale choćby dlatego, że przez swoją koncepcję człowieka spod podłogi znakomicie portretuje nam właśnie takiego slaktywistę internetowego, który wyraża się poprzez kancelowanie innych.
A może to jest po prostu kolejny etap rozwoju cywilizacyjnego. I tak jak naszych dziadków czy rodziców wiele rzeczy czy zjawisk wciąż zdumiewa, tak dla naszych dzieci cancel culture będzie albo już jest czymś normalnym. Wielu młodych ludzi już uważa, że tak należy, że nie ma w tym nic niemoralnego, jeśli w ogóle mówimy jeszcze o moralności, a nie amoralizmie. Oczywiście to jest możliwe. Nie napawa mnie to szczególnym optymizmem. Ja rzeczywiście widzę to w młodym pokoleniu, że oni traktują już cancel culture jako rzecz całkowicie normalną. Sami posługują się tą bronią, ale też bardzo często wyrażają obawy, że od tej broni padną. To znaczy, że ktoś też użyje tego cancelingu wobec nich. Co sprawia, że jest to pokolenie niezwykle ostrożne w wypowiadaniu w ogóle jakichkolwiek sądów. Z mojego doświadczenia akademickiego, zwłaszcza na Zachodzie, wynika, że jest to pokolenie, które najchętniej nie mówiłoby nic. Które w momencie, kiedy jest to na przykład seminarium czy jakaś sfera publiczna po prostu, wyraża właśnie jakieś zdania i opinie, które właściwie często się same znoszą. I wszystko to jest like, as if, I feel. Wszystko to jest też otoczone takimi bezpiecznikami, które właściwie całkowicie zmiękczają tę wypowiedź. Także w zasadzie ja czasem w ogóle nie wiem, co ta osoba powiedziała. Ann Applebaum bardzo słusznie napisała właśnie w kontekście tej normalizacji cancel culture w akademii, że niestety będzie to prowadziło do takiej absolutnej mediokracji, to znaczy zupełnej eliminacji jednostek śmiałych, twórczych, w ogóle jednostek, czyli jakoś dbających o swoją indywidualność i swobodę swojej jednostkowej wypowiedzi, eliminację takich jednostek na rzecz właśnie takiej zupełnie niewyrazistej, przeciętnej, samoreprodukującej się grupy, której jedyną zaletą, oczywiście w cudzysłowie, będzie to, że ma ona poglądy słuszne. I rzeczywiście, jeśli się przyjrzeć tym, co się działo na przykład z uniwersytetami pod różnego rodzaju rządami autorytarnymi, tak? W Polsce, w PRL-u, gdziekolwiek indziej, czy w Rosji nawet teraz, to ta reguła mediokracji, czyli właśnie takiego uprzeciętnienia i właściwie zaniku wszelkiej oryginalności i innowacji, to była reguła. Tak faktycznie, coś takiego faktycznie miało miejsce. I Zachód, który zawsze był tą enklawą innowacyjności i wolności, w tej chwili sam się domyka. To nie jest progres, to nie jest dobra zmiana, to nie jest ewolucja myśli zachodniej, która przechodzi na kolejny etap właśnie twórczej innowacji. To jest zwijanie się, to jest absolutna inwolucja. Mnie przerażają ci młodzi, którzy to traktują jako rzecz zupełnie normalną, dlatego że oni będą żyć i też wytwarzać środowisko, w którym w zasadzie pojawienie się jakiejkolwiek twórczej myśli będzie niemożliwe. Wspomniała pani wcześniej, już tak na koniec, o sprowadzaniu świata do świata pełnej tolerancji. I mam też właśnie pytanie z tym związane. Jeśli cancel culture jest pewną rewaloryzacją kultury zgodnie z przyjętymi normami, czy to są one karykaturalne, czy nie, już to zostawmy, i wrażliwością społeczną, czy nadwrażliwością społeczną, to czy da się stworzyć świat tylko zamknięty w takiej kulturze? Czyli idźmy dalej. Czy da się stworzyć świat bez zła? Moim zdaniem nie da się stworzyć świata bez zła. Już choćby dlatego, że nikt nie ma monopolu na definicję dobra i zła i nie powinien mieć. To, co unieważniającym wydaje się złem, wcale nie musi wydawać się złem ludziom z innej strony. Nie na przykład. Ja nie uważam, żeby otwarta dyskusja, w której stawia się trudne pytania, była czymś złym. Tymczasem kultura counselingu w zasadzie wszelką dyskusję uniemożliwia. Właściwie zabija ją w zarodku. Poza tym chcę też wrócić do tego paradoksu przemocy, tak? Jako czegoś, co
co jest stałym elementem wszelkiej strategii rewolucyjnej i staje się takim coś, co miało być etapem, staje się właściwie już takim autonomicznym stanem docelowym. To jest tak jak, paradoks tworzenia utopijnego, sprawiedliwego społeczeństwa w komunizmie, który ciągle jakby delegowało ten moment utopijny do świetlanej przyszłości, a w teraźniejszości toczyła się po prostu krwawa walka z wrogiem klasowym, tak? No bo póki istnieje choćby jeden wróg klasowy na świecie, póty utopia komunistyczna nie mogłaby być zrealizowana. Tu mamy do czynienia z bardzo podobnym zjawiskiem, tak? To znaczy wizja świata bez zła, właśnie tego świata absolutnej tolerancji, oczywiście wedle twórców tego projektu, odsuwa się zawsze w jakąś świetlaną przyszłość, gdzie tymczasem żyjemy w rzeczywistości twardej walki, Kulturkampfu, czyli wojny kulturowej, gdzie właściwie każdy wróg, tym razem nie klasowy, tylko właśnie wróg kulturowy, musi zostać zniszczony. Bardzo dziękuję. Gościem raportu była profesor Agata Bielik-Robson. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, raport Sezon Nieogórkowy, tak jak i inne odmiany raportu, powstaje dzięki Państwu, za co z serca dziękujemy. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home, Aureus, leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl. Hotel Bania Termal Iski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Firma doradcza Crido. Galmet, polskie pompy ciepła. Gdziepolek.pl, wyszukiwarka leków w aptekach stacjonarnych i internetowych. Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Gdańsk, Bytom. Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także BIMV.pl. Kursy online dla inżynierów. Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Cargo Move. Polska firma spedycyjna o globalnym zasięgu. Transport, spedycja, logistyka. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert. www.grupacrb.pl. Agata Fischer. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Oil Medica. Kosmetyki pod Twoją marką.
firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman-software. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.